Cześć, z tej strony Michał. Przygotujemy dzisiaj najszybsze wegańskie racuchy. Ten przepis jest dokładnie taki, jak lubię. Szybki i prosty. Podejrzewam, że większość z Was ma te składniki już w domu. Podstawą, bazą są płatki owsiane, do tego banan i mleko roślinne. My użyjemy tutaj mleka jaglanego tym razem. Powiem Wam, że powoli się przekonuję do mlek roślinnych. Przez ostatnie lata cały czas robiłem tylko kokosowe z naszego musu. Delikatnie mam już dość i powiem Wam, że to jest naprawdę fajne. Zresztą chyba chcę nakręcić filmik o różnych mlekach wegańskich. Jeżeli chcecie taki wielki test wszystkich mlek dostępnych na rynku, dajcie znać w komentarzach, jeżeli będą zainteresowani, coś takiego nakręcimy. I co dalej? Jeżeli chcecie więcej takich filmików z prostymi, szybkimi przepisami, dawajcie łapki w górę, będziemy kręcić dalej i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A wracając do składników, fajny, szybki, prosty i przede wszystkim smaczny przepis. Zaczynamy od zblendowania płatków owsianych. Najlepiej to jest taki trik. Użyjcie wysokiej jakiegoś pojemnika, bo troszeczkę, jeżeli będziemy je blendować, będzie nam się dookoła tak kruszyć, pryskać będą. 100 gram. Blendujemy je tak drobno, ale nie za bardzo. Płatki nam się całkiem fajnie zblendowały. Sobie już teraz przesypujemy do normalnej miski. Tutaj już nam nie będzie się z tego tak dymić. Jak widzicie, struktura jest taka średnia, nie jak mąka. Do tego dodaję 100 gram, znaczy 100 ml mleka jaglanego. Delikatnie sobie to zblendujemy, żeby... I na koniec banan średniej wielkości. Ważne, żeby był taki dojrzały. Okej, ciasto wygląda na gotowe. Teraz najważniejsze, chciałbym, żebyście zobaczyli, jaką ono ma konsystencję, bo jednak każdy banan jest troszeczkę inny. To ciasto jest takie lejące, ale tak delikatnie spada z łyżki. Także taką konsystencję musicie uzyskać i będzie dobre. Okej, teraz najważniejsze, będziemy piec, tylko z góry uprzedzam, nie jestem mistrzem smażenia racuchów, zawsze wychodzą mi straszne kulfony, także proszę o wyrozumiałość. Okej, patelnia wygląda na nagrzaną, smażyć będziemy na oleju kokosowym, tylko nie przesadzajcie z ilością, bo wbrew pozorom łatwiej zepsuć na za dużej ilości tłuszczu. Ja daję dosłownie minimalnie, tak żeby patelnię pokryć taką cienką warstwą i to powinno wystarczyć, inaczej racuchy mogą nam się przypalić. Okej, cienka warstwa jest, jak widzicie, naprawdę nieduża, już jest praktycznie wszędzie. Tuż nam się rozciął szybciutko, więc znaczy, że temperatura jest dobra. To tak jak mówiłem wcześniej, nie jestem mistrzem kształtu racuchów, także nie przestraszcie się, chociaż będę się starać. Ja mam jeszcze taki trik, że potem dojeżdżam z każdej strony tłuszczem. Okej, racuch nam się będzie powoli smażył, za chwileczkę, za jakiś czas będą takie jakby bąbelki dookoła, to znaczy, że niedługo należy zmienić stronę. Kurczę, jaki kraj Wam to przypomina? Ta, jakaś taka Francja, kurczę. Powiem Wam, że mi coraz ładniejsze wychodzą. Ten jest już naprawdę profesjonalny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem racuchów nam wyszło z tej ilości ciasta. Racuchy gotowe. Dodałem sobie do tego jeszcze jednego banana, troszeczkę naszego słodkiego snu na osłodę i polałem jeszcze dodatkowo syropem klonowym. Tak to wygląda z bliska. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.